Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 225. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Sama jestem lekko zdziwiona, że mój podcast dorobił się odcinka o pornografii, ale zdałam sobie sprawę, że staram się poruszać tematy, o których mówi się za mało, o których dopiero będzie głośno, albo takie, których po prostu boimy się lub nas krępują. O pornografii słyszał, obstawiam, każdy. Pewnie większość miała lub ma z nią styczność na co dzień. Tak jak w przypadku edukacji seksualnej, o świadomym korzystaniu z porno nikt z nami nie rozmawia. Dlatego zaprosiłam do siebie seksuolożkę i psychoterapeutkę, autorkę podcastu Nat i Seks, Natalię Grubiznę, aby podjąć się rozmowy o pornografii. Przyznam szczerze, że Nat bardzo poszerzyła moją świadomość, sprawiła, że spojrzałam zarówno na branżę, jak i na konsumpcję porno z zupełnie innej strony. Poruszamy w tej rozmowie tematy budowania nierealistycznych wzorców relacji i seksu. Dowiadujemy się, jak znaleźć etyczne i postępowe porno, ale przede wszystkim obalamy masę mitów związanych z tą branżą i jej wpływem na nasze życie. Jest to odcinek, który nie ma ani zachęcać, ani zniechęcać do oglądania filmów pornograficznych. Ma on jedynie charakter edukacyjny. Zapraszamy. Cześć Natalia. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło Cię gościć i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. I powiem Ci, że jak myślałam o naszym spotkaniu wirtualnym, to w kontekście naszego dzisiejszego tematu zaczęłam odczuwać taki lekki dyskomfort. I nawet jak dzieliłam się, w ogóle nie związane z Tobą, w ogóle nie bierz tego osobiście, muszę zaznaczyć. Jak dzieliłam się z jakimiś znajomymi, o czym będę dzisiaj rozmawiała, to czasami była taka reakcja jakby takiego śmiechu, trochę nerwowego. I tak sobie myślę, czy to oznacza, że pornografia to jest temat tabu w Polsce? Wiesz, po pierwsze bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i też danie mi takiego pola i przestrzeni, żeby porozmawiać o jednym z tematów, który zajmuje mnie na co dzień. I wydaje mi się, że pornografia jest w takim ciekawym miejscu, bo bardzo często wiele osób deklaruje, że ogląda tego typu filmy, ale nie jest to temat rozmów, być może traktuje to z jakąś wstydliwością, jako coś bardzo prywatnego, albo też takiego, co budzi pewne moralne wątpliwości. Więc myślę, że to jest temat, który dotyczy bardzo wielu ludzi, ale też w związku z tym jest bardzo niezaopiekowany. A myślisz, że to się zmienia albo zaczyna zmieniać na przestrzeni pokoleń? Że teraz może się o tym mówi więcej, albo że młodsze osoby jakoś bardziej otwarcie o tym rozmawiają? Myślę, że teraz przede wszystkim mamy szerszy i łatwiejszy dostęp do pornografii. Zresztą każdy z nas ma prywatne kino w kieszeni i może odpalić w każdej chwili film na telefonie. I nie wiem, czy tutaj jest taka duża różnica pokoleniowa w częstotliwości czy ilości oglądanej pornografii, ale na pewno pojawiła się tutaj spora zmiana, jeżeli chodzi o format oglądania tego typu filmów. Bo w moim i pewnie w Twoim pokoleniu tego rodzaju produkcje nie były aż tak szeroko dostępne, bo ja pamiętam czasy raczkującego internetu, kiedy on nie był jeszcze w każdym domu. To wtedy pornografię oglądało się głównie albo na jakichś zewnętrznych nośnikach, albo na niemieckiej kablówce, nie wiem, czy masz takie doświadczenia, albo w pismach drukowanych. Powiedziałaś o takim aspekcie jak wstydliwość, czy w ogóle jakieś takie poczucie zażenowania, wstydu, kiedy ten temat jest poruszany. Ja myślę, że
to jest bardzo powszechne. Sama nie wiem, na ile to się zmieniło, ale ja mam wrażenie, że wyrosłam w takim przekonaniu i też ciężko wskazać jakby źródło tego. Myślę, że to jest jakaś taka społeczna umowa, jakiś taki społeczny koncept, o którym się po prostu nie mówi, ale chodzi mi o takie, takie przekonanie, że porno to zło. Wiesz, to się pewnie wiąże z tym, jak skuteczne były i nadal są ruchy antypornograficzne, bo myślę, że ich przekazy są tutaj bardzo silne i one uderzają w takie bardzo czułe struny, czyli na przykład takie, że kiedy takie przekonanie, że kiedy oglądasz porno, to być może oglądasz akt przemocy popełniany na kimś. Mhm. A musimy pamiętać, że pornografia to takie materiały, które przedstawiają aktywności seksualne, które tworzone są i dystrybuowane w sposób konsensualny po to, żeby pobudzać, wywoływać podniecenie. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimiś materiałami, z jakimiś treściami, które nie zostały wyprodukowane, zrobione w ten sposób, i myślę, że tutaj też jest taka kwestia, że bardzo często nazywamy pornografią rzeczy, które pornografią nie są. Mówi się na przykład, i nie wiem, czy mogę to poruszyć, o pornografii dziecięcej, o pornografii dla zemsty, a to jest przecież materiał, który nie został rozpowszechniony i stworzony w sposób konsensualny. I jest to, z angielskiego to się tłumaczy jako przemoc seksualna bazująca na obrazie. I musimy tutaj chyba rozgraniczyć te dwie rzeczy, a wydaje mi się, że często ludzie, którzy mówią o takim negatywnym obrazie pornografii, mają właśnie w głowie te przykłady, które pornografią nie są, czyli te przykłady nadużycia. A czy ta granica nie jest dosyć cienka? W sensie, czy my jesteśmy w stanie poruszać się po tej przestrzeni porno w taki sposób, o ile mogę stwierdzić przestrzeń porno, nigdy tego nie użyłam, ciekawe, w taki sposób, żeby mieć pewność, że to jest konsensualne, że to jest bezpieczne, że to jest przemyślane i że to jest jakiś materiał użytkowy, a nie właśnie źródło wykorzystania? Wiesz co, tutaj poruszasz bardzo złożoną kwestię. Dlatego, że z jednej strony ja nie jestem fanką przerzucania odpowiedzialności za etyczność konsumowanych, oglądanych materiałów na stronę odbiorczą. Mhm. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy na przykład, nie wiem, kupowały ubrania i po naszej stronie stało upewnienie się, że na każdym etapie produkcji to ubranie zostało wyprodukowane etycznie. To też zwalnia te podmioty, które produkują daną rzecz, czy daną usługę, dany serwis, z tego, żeby postępować w sposób etyczny. Dlatego wydaje mi się, że ta optyka jest zwrócona trochę nie w tę stronę. Mhm. Tylko widzisz, pornografia ma w naszym życiu takie dość szczególne miejsce. Sięgamy po nią w tych momentach, kiedy nie do końca mamy przestrzeń na takie zastanawianie się i racjonalne myślenie. Ja to trochę porównuję do jedzenia fast foodów. Właśnie o tym pomyślałam, świetnie. W momencie takiego dużego głodu jesteśmy bardziej skłonni sięgnąć po na przykład fast food, bo ta sieciówka jest gdzieś za oknem, jest zawsze blisko i zawsze otwarta. I tak samo w pornografii. Sięgamy po nią w momencie, kiedy na przykład już czujemy jakieś pobudzenie, czujemy jakieś podniecenie i chęć, żeby za nim podążyć. No i odpalamy pornografię i wówczas jest nam nieco bardziej obojętne, z jakiego rodzaju treści korzystamy. I wtedy łatwo jest odpalić taką stronę, która oferuje darmowe materiały albo skorzystać ze strony pirackiej i w ten sposób z tego korzystać. A ja proponuję, aby jednak podchodzić do tego w sposób nieco bardziej kuratorski, taki nieco bardziej świadomy, żeby być właśnie świadomym użytkownikiem czy świadomą użytkowniczką pornografii. Ale super, że to mówisz, bo mam wrażenie, że na przeróżnych płaszczyznach, w różnych sferach naszego życia, w tym zarówno w branży gastronomicznej, o której wspomniałaś, jak i odzieżowej, o której wspomniałaś, dużo się mówi o tym, że konsument ma podejmować te świadome wybory i właśnie ta odpowiedzialność jest mocno na nas zrzucana i my wszyscy czujemy taką presję, żeby być idealnym obywatelem w każdej sferze życia, więc jest to też jakaś świetna metoda manipulacji nami i właśnie zrzucanie na nas tej całej presji, ale poruszyłaś ten temat ruchów czy działań antypornograficznych. Powiesz nam,
co to jest. Jakby nie byłam wcześniej świadoma, usłyszałam to w twoim podcaście, że istnieje cała, nie wiem, że istnieje bardzo dużo organów, które chcą promować te negatywne skojarzenia związane z pornografią i właśnie zniechęcać nas. Wiesz co, trudno mówić o poszczególnych organach, dlatego że historia ruchów antypornograficznych sięga minionej epoki i sięga też Stanów Zjednoczonych, kiedy to środowiska feministyczne, które były antypornograficzne, zaczęły promować taką postawę, że w ucisku kobiet nie ma miejsca na etyczne tworzenie materiałów pornograficznych i że i to też było podszyte czasami takimi bardzo radykalnymi poglądami, że tam, gdzie odbywa się stosunek seksualny między dwiema różnopłciowymi osobami, to zawsze istnieje jakaś forma przemocy i ta przemoc jest kierowana na stronę kobiecą. I to też było zasilane takimi, ja to nazywam, wiesz, w języku angielskim mówi się poster children, czyli takie, nie wiem, przykłady sztandarowe, postaci sztandarowe, które udowadniały, mówiąc o swoich doświadczeniach, że rzeczywiście ta branża i całe środowisko pornograficzne jest zepsute, jest wypełnione przemocą. I takim, myślę, że bardzo istotnym przykładem jest historia Lindy Lovelace, bo w jej przypadku mówi się, że porno, w którym wystąpiła, to jest bardzo kultowy nawet do dzisiaj film, które nazywa się Głębokie gardło i myślę, że jest często dalej oglądane. Okazało się, że tam atmosfera na planie była taka i że producent i reżyser tego filmu traktował ją tak okropnie, że tam dochodziło do nadużyć i do gwałtów. I ona mówiła później, że teraz każdy, kto ogląda ten film, każdy, kto po niego sięga, ogląda ją podczas bycia gwałconą. I tutaj rzeczywiście jest ten przykład przerzucenia odpowiedzialności na odbiorcę, czyli okej, opowiadam o swoim doświadczeniu, które było bardzo negatywne, ale z drugiej strony jakby to działanie jest ukierunkowane na to, nie oglądaj tego filmu, bo tu się to wydarzyło. I myślę, że za małą uwagą obdarzamy tutaj tak naprawdę tę stronę, która tej przemocy dokonała. I że ona poniosła jednak zbyt małe konsekwencje, natomiast Linda Lovelace podniosła je bardzo duże. O, bardzo to jest ciekawe, nigdy o tym wcześniej nie słyszałam, ale oczywiście nasza rozmowa pokazuje obie strony tego zjawiska, jakim jest pornografia. I zanim przejdziemy do zgłębiania tych tematów, właśnie jak z tego korzystać, jakie mamy, nie wiem, alternatywy, jakie mamy style produkowania filmów pornograficznych, to chciałabym na sekundę zatrzymać się jeszcze w tej kategorii pewnych zagrożeń. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich ekstremalnych przypadkach, czy o, wiesz, no, przestępstwach popełnianych na planie. Jakby wydaje mi się, że to jest osobny rozdział i tak jak powiedziałaś, tutaj skupiamy się raczej na oprawcach i ofiarach i to jest jakby tutaj jedna strona. Ale my jako konsumenci też musimy liczyć się z tym, że konsumując treści pornograficzne w mniej świadomy sposób możemy sobie zaszkodzić. I o tym wydaje mi się, że mówi się dosyć dużo, ale fajnie byłoby sobie to uporządkować. Czyli a co masz na myśli, kiedy mówiąc zaszkodzić sobie? Mam na myśli, powiem ci, sama wydaje mi się, że mam bardzo dużo takich uprzedzeń związanych z pornografią, które zostały mi wpojone właśnie w taki mocno nieświadomy sposób i dlatego chciałabym je z tobą nawet skonfrontować. Okay. Choćby to, że oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnień, może powodować budowanie się jakichś nierealistycznych wzorców stosunków płciowych czy w ogóle relacji i może też przez to negatywnie wpływać na nasze relacje i na naszą bliskość. I to jest taka cała masa uprzedzeń, którą myślę, że może mieć wielu z nas. I jestem ciekawa, co ty na to? Wiesz co, to o czym mówisz jest bardzo powszechne i ja to też widzę na co dzień, bo przed przykrymi, negatywnymi konsekwencjami pornografii bardzo szeroko się nas przestrzega i ja myślę, że to się zamyka tak naprawdę w takim jednym pojęciu, jakim jest umiejętność korzystania z mediów.
w języku angielskim ładnie się mówi media literacy i myślę, że taka sama postawa powinna towarzyszyć budowaniu umiejętności korzystania z pornografii. Czyli takiemu przyglądaniu się jej jako tworowi, który prezentuje jakieś fantazje na temat seksu, że to nie jest wzór, to nie jest edukacja, tylko jest to coś, co powstało dla naszej rozrywki i tak się składa, że ta rozrywka jest erotyczna i oczywiście ona działa na nasze ciało, ona działa podniecająco, bo jako ludzie jesteśmy też skonstruowani tak, że bardzo silnie będziemy reagować na erotyczne bodźce. I takim bodźcem zarówno może być film, który oglądamy na ekranie, jak i na przykład to, że słyszymy kogoś, kto uprawia seks za ścianą, bo to jakby wywołuje w nas silne doświadczenia, to jest bardzo, bardzo ludzkie. Więc to jest taka jedna rzecz, że bardzo często jesteśmy w stanie przecież stwierdzić, że komedia romantyczna to nie jest obraz związków, to nie jest to, jak się powinno tworzyć związki. Nie wiem, thriller czy jakiś film akcji nie jest naszą instrukcją, jak radzić sobie w sytuacjach, w których nie wiem, jest jakaś tragedia, koniec świata. Natomiast jeżeli chodzi o pornografię, to ona ma takie właśnie taką dziwną pozycję, że my zakładamy, że to jest realistyczny obraz seksu. I to też wynika trochę z faktu, że mamy bardzo mały dostęp do takiej rzeczowej, rzetelnej edukacji seksualnej, ale też nie mamy do niej zachęty. Nie mamy zachęty do tego, aby poszukiwać tego rodzaju treści, tego rodzaju, powiedzmy, poradników, więc uciekamy do tego, co jest najbardziej dostępne, czyli do obrazów seksu gdzieś na naszym ekranie komputera czy telefonu. I nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Tak, i już mi dajesz bardzo dużo do myślenia, szczególnie właśnie korzystając z tego porównania do komedii romantycznych, bo teraz właśnie dużo mówimy o tym, jak one zniszczyły nasze podejście do relacji, jak musimy się z tego nie wiem, jakby leczyć, może nie leczyć, to jest mocne słowo, ale gdzieś tam rozplątywać sobie te historie i tłumaczyć sobie, jak wygląda zdrowa relacja. Natomiast jesteśmy bardzo kategoryczni, jeśli chodzi o filmy pornograficzne i z założenia mówimy nie, to szkoda. No ale tak jest nam chyba łatwiej sobie skrótowo tą rzeczywistość organizować, że po prostu zero-jedynkowo, nie, to jest złe, to jest dobre, ale w tym moim poprzednim wywodzie pełnym obaw był, mhm, też ten aspekt właśnie wpływu negatywnego potencjalnie, mhm, właśnie pornografii na relacje. Pomyślałam, że podzielę się swoim przykładem, jak wiele lat temu miałam taką sytuację, że będąc w stałym związku, dowiedziałam się, no byłam młodą dziewczyną, jakby też bierzmy na to poprawkę, dowiedziałam się, że mój chłopak ogląda filmy pornograficzne i mnie to przeraziło, bo tak jak powiedziałam na początku, jakby byłam przekonana, że pornografia to zło, więc pomyślałam sobie, jak to? Przecież jesteśmy w związku, kochamy się, dlaczego on ogląda porno? Traktując to jakby, nie wiem, konkurencję dla mnie, co było zupełnie, teraz jak na to patrzę, absurdalne, ale wydaje mi się, że nadal jest to bardzo powszechne. Jakby z czego wynikają takie błędne założenia i jak my możemy sobie to, te narracje zmienić tak, żeby było miejsce w relacji na porno? A i tutaj pojawiły się takie bardzo ciekawe wątki. Dobrze, wszystkie możemy zgłębić. Super, bo z jednej strony zobacz, uważam, że pornografia to zło, a więc trochę nie mieści mi się w głowie, że osoba, którą kocham, z którą dzielę moje życie, może postępować w sposób zły, nieetyczny, tak, sięgając po tego typu przekazy, po tego typu treści, a z drugiej strony być może pojawia się takie przekonanie, że halo, jesteśmy w relacji, więc moja seksualność, to co ja mam ci tutaj do zaoferowania, powinna być w 100% wystarczająca. Więc tutaj są takie, myślę, że bardzo nakręcające się nawzajem postawy i wówczas warto się przyjrzeć, z czego one wynikają, z jakich moich przekonań na temat pornografii i też jakie mam poczucie, że ta aktywność mojej drugiej osoby, jak ona wpływa na to, co jest między nami, czy ona mi coś zabiera. Bo to też jest, myślę, takie przekonanie i ja to nazywam kapitalistycznym modelem seksualności, że gdy wchodzimy w relację romantyczną, która ma element seksualny, to seksualność staje się wspólnym zasobem. Czyli jest realizowana wyłącznie między nami, a ta przestrzeń na nasze osobne eksploracje, na nasze osobne seksualności gdzieś znika. A według mnie tak nie powinno być, bo w relacji zawsze powinniśmy mieć przestrzeń na tę naszą wspólną seksualność i na nasze osobne eksploracje. Bo też dzięki temu
możemy rozwijać się seksualnie, możemy dowiadywać się, co jeszcze w świecie seksu jest ciekawego i też być dla siebie ciekawszymi kochankami. To jest trochę tak, jakbyśmy postanowili, że od teraz jemy posiłki tylko we dwójkę. Tak. Albo oczekujemy, że partner będzie z nami, będzie naszym partnerem do rozmowy również na każdej płaszczyźnie, w każdej kwestii, która nas interesuje. Mm. I fajnie jest podobnie spojrzeć na tą kwestię seksualności i na kwestię pornografii, ale też z tego, co mówisz, wnioskuję, że tak naprawdę my musimy przede wszystkim zapytać siebie o te swoje przekonania względem pornografii i czasami może się okazać, tak, że nie musimy tego konfrontować z naszym partnerem, chociaż oczywiście komunikacja, rozmowa jest super, bo jak my sobie to poukładamy, to to będzie rzutowało na naszą relację i ona się może poprawić nawet bez przegadywania tego. Chyba że rekomendujesz w ogóle, żeby porno było tematem rozmów i może czymś, co robi się wspólnie? Ha! I tutaj będzie moja ulubiona odpowiedź. To zależy. Tak, uwielbiam. Wszyscy eksperci, dziękuję wam za to. Wiesz, chciałabym móc zaoferować takie czarno-białe rozwiązania, tak, ale to jest naprawdę kwestia bardzo indywidualna. Mhm. Bo zobacz, ja jestem zdania, że osoby, które uważają, że porno im szkodzi w jakikolwiek sposób, czy mentalnie, czy szkodzi ich relacji, nie powinny oglądać porno. To jest dla mnie bardzo proste. Tak. Dlatego, że jeżeli będziesz obcować z tego rodzaju materiałami, czy solo, czy wspólnie, i będziesz miała po nich przysłowiowego moralniaka, no to to nie jest warte zachodu. Bo oglądaniu pornografii powinno przede wszystkim towarzyszyć poczucie przyjemności. To powinna być taka aktywność, która nam coś daje, a nie coś nam zabiera. I z tym wspólnym oglądaniem pornografii też jest dość skomplikowana sprawa, dlatego że tak jak z innymi formami rozrywki, możemy mieć różne preferencje dotyczące tego seksu, który oglądamy na ekranie, więc to jest bardzo ważna kwestia i też nie każda para będzie czuła się komfortowo oglądając razem porno, bo będzie to coś zarezerwowanego dla ich osobnych sfer seksualności. I myślę, że też warto to zrozumieć i tutaj kwestia przegadywania pornografii i tego, jak będziemy jej używać, jak pojawi się w naszej relacji. Ja bym była zwolenniczką tego, tak długo, jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, okej, to są twoje upodobania, to jest przestrzeń twojej seksualności, ja mogę mieć inaczej i obydwoje jesteśmy okej. Bo jeżeli te dyskusje mają na celu zawstydzić jedną z osób, czyli na przykład powiedzieć, o, ty nie oglądasz, więc jesteś albo zbyt pruderyjna, pruderyjny, albo pohamowana, pohamowany, poblokowany, albo z drugiej strony powiedzieć drugiej stronie, że okej, oglądasz porno, więc jesteś tą osobą niewyżytą i obrzucić ją jakimiś innymi epitetami, no to taki rodzaj dyskusji jest bezproduktywny. Ale jeżeli jesteśmy w stanie okazać sobie akceptację dla swoich upodobań z taką jednoczesną akceptacją, że nie będziemy w nich zawsze uczestniczyć we dwoje, to myślę, że to może przynieść relacji bardzo dużo dobrego. Bo miałam się ciebie zapytać, czy porno jest dla każdego, ale pięknie odpowiedziałaś, że to zależy i mam wrażenie, że nawet nie tyle twierdzenie, że porno nam szkodzi, co może jakiś brak chęci oglądania go po prostu, też jest dobrym powodem, żeby go nie oglądać teraz. Można się to zmieni za tydzień, za rok albo nigdy. I też dać sobie przyzwolenie na to, żeby to w nas gdzieś tam dojrzewało. Ale czy ty na przykład masz takie przekonanie, że do oglądania porno się dorasta albo z oglądania porno się wyrasta? Świetne pytanie. Zapraszam do odpowiedzi. Wiesz co, nie myślałam nigdy o tym w ten sposób. Myślę, że tutaj kwestia dorastania osadza się tak naprawdę w obszarze świadomego oglądania porno. Czyli nie takiego, w którym po prostu oglądamy wszystko jak leci, bo na przykład pomaga nam się to odciąć od rzeczywistości, tylko podchodzimy do tego w sposób bardziej, no właśnie, użyłam tego słowa, świadomy. Czyli wiemy, co nam się podoba, poszukujemy tych materiałów, sprawdzamy, czy pochodzą z takich wytwórni, które są wspólne z naszymi wartościami, czyli na przykład, no właśnie, te filmy tworzone są etycznie. Myślę, że dorasta się tak naprawdę do świadomego oglądania porno. To powiedz mi w takim razie, czym jest etyczne porno i czy istnieje coś takiego jak obiektywnie dobre porno? Nie.
Obiektywnie dobre porno nie istnieje, bo tutaj też myślę ten aspekt oceny moralnej rozlewa się na bardzo wiele aspektów. Bo czy na przykład mówimy o tym, że porno dobre to takie, które prezentuje seks jak najbardziej zbliżony do tego, który uprawiamy na co dzień? Czy na przykład nie prezentuje aktów, które w jakiś sposób mogą być odebrane jako wypełnione agresją, przemocą i tak dalej? Bo tutaj bardzo często nie mamy dostępu tak naprawdę do wiedzy na temat upodobań, czy tego, z czym osoby występujące na ekranie czują się okej. Więc myślę, że tutaj bardzo ważny jest aspekt takiego zaufania do tego, że dana wytwórnia postępuje w zgodzie z preferencjami osób, które widzimy później w różnych aktach seksualnych, ale też, że oglądamy te materiały w zgodzie ze sobą. A czy istnieją jakieś kategorie, które dzielą, nie wiem, rodzaje pornografii, albo czy istnieje pornografia niekonwencjonalna, czy możemy mówić o jakichś trendach w pornografii, czy są właśnie wytwórnie czy platformy, gdzie byś mogła powiedzieć, to co prezentuje się tutaj właśnie jest etyczne, albo to będzie dla takich osób, a to dla takich. Chciałabym, ale nie jestem w stanie. Dlatego, że ja mam swoje sprawdzone adresy i też mogę powiedzieć o takich praktykach odbiorczych, które rzeczywiście bardzo podwyższają ten stopień prawdopodobieństwa, że oglądamy etyczne materiały. I ja jestem zwolenniczką sięgania po materiały tworzone przez same osoby, które występują na ekranie. I możemy je znaleźć zarówno w serwisach z klipami, albo możemy je znaleźć na platformie, którą ja bardzo lubię, która się nazywa Lustery. Dlatego, że tutaj mamy pewność, że te obszary zarówno ekonomiczne, jak i komfortu fizycznego, komfortu seksualnego zostały zaopiekowane. Natomiast myślę, że takim dobrym wyznacznikiem jest też korzystanie z materiałów, które są za paywallem. Dlatego, że gdy oglądamy materiały dostępne za darmo, nie wiemy, czy zostały one zamieszczone za zgodą osób, które wystąpiły w danej produkcji, nie wiemy, czy one nie zostały skradzione, nie wiemy, czy na przykład, nawet jeżeli są domowe, czy zostały sfilmowane z osobami, które w pełni się na to zgadzają itd., itd. I myślę, że tam, gdzie same osoby oferują swoje materiały, które przygotowały, to jest dużo bezpieczniejsze. Tak samo jak w tym serwisie, o którym mówię, każdy film jest tam poprzedzony takim krótkim wywiadem z osobami, które, a nawet nie wywiadem, ich po prostu wypowiedzią, osób, które występują w tym filmie, które mówią, cześć, tutaj nazwa platformy, nazywamy się tak i tak i to jest nasza produkcja dla tej platformy. I myślę, że to też daje takie większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. A czy istnieje coś takiego jak porno dla kobiet, porno dla mężczyzn? Każde porno, które ogląda kobieta, jest porno dla kobiet, a każde porno, świetnie, które ogląda mężczyzna, jest porno dla mężczyzn. To mamy ustalone w takim razie, bo myślę, że to też jest jakaś taka zagwozdka, którą wiele osób może mieć. Pytałam o te alternatywne, trochę takie koncepcje na porno, ponieważ spotkałam się z czymś takim, kiedy pomieszkiwałam we Francji, że powstał porno podcast, ale nie wiem, czy podcast można nazwać pornografią. Nie, to chyba się, to bardziej był po prostu podcast erotyczny, bym tak to nazwała. I był to podcast, który oficjalnie jest skierowany do kobiet, więc tutaj już widzę pewne ograniczenia twórców, ponieważ był to podcast polegający na tym, że pan prowadzący czyta przeróżne historie erotyczne i cały zamysł był taki, że jest to właśnie bardziej subtelne, zmysłowe i kierowane do kobiet. I tutaj widzę masę uprzedzeń w ogóle wokół całego tego konceptu. Tak, bo kobiety są monolitem. Tak, kobiety są seksualnym monolitem. Wszystkie lubią to samo i najlepiej, żeby było delikatnie. I kap-kap i... Tak, tak. Wiem, o czym mówisz. I wydaje mi się, że tego typu twory mogą zrobić więcej złego i jeszcze pogłębiać pewnego rodzaju takie stereotypy i to poczucie, że normalne porno nie jest dla kobiet. Że jeżeli oglądasz zwykłe porno, to jesteś właśnie jakaś tam nieetyczna, zła, bo dla ciebie jest cudowny, pachnący podcast o historiach miłosnych.
wiesz, to też zahacza o te kwestie male gaze, czyli męskiego spojrzenia, o którym bardzo często mówi się w kontekście filmowania seksu, ale też w kontekście filmowania różnych scen, z którymi obcujemy na co dzień. Że ta specyfika tej soczewki polega na wypukleniu tych cech seksualnych kobiet i stawiania ich w roli obiektów, a mężczyzny w roli tego patrzącego, który właśnie decyduje o pożądliwości obiektu, który widzimy na ekranie. I myślę, że tutaj to też się zasadza o to, że konwencjonalne porno często jest definiowane jako filmowane z perspektywy tego męskiego spojrzenia, a więc przekłamujące pewne rodzaje seksu, który uprawiamy na co dzień. I takim przykładem jest tak zwane lesbijskie porno filmowane dla męskiego oka, gdzie te akty seksualne no, są filmowane w ten sposób, żeby jak najatrakcyjnie wyglądały, ale miały bardzo mało wspólnego z tym, jak dwie kobiety uprawiają ze sobą seks. I to się osadza na przykład na tym, żeby w tym kontakcie seksualnym, w tym akcie nastąpił element penetracji, żeby te ciała wyglądały w konkretny sposób, żeby one były konwencjonalnie atrakcyjne. No i myślę, że tutaj to też jest ta kwestia, która trochę nam może zaburzać obraz pornografii. Czyli to jest trochę tak, że równolegle rozwijają się formaty pornografii, nie wiem, bardziej współczesne, bardziej otwarte, bardziej pokazujące przeróżne spojrzenia i preferencje, ale nadal to klasyczne porno stereotypowe ma się świetnie. To też jest kwestia tego, że taka demokratyczność w tworzeniu pornografii i to, czego oczekują odbiorcy, sprawiła, że porno produkowane jest w pewien szczególny sposób. Czyli mamy taki trochę fast food, taki trochę przemysłowy sposób produkowania filmów pornograficznych. Więc gdy obejrzymy te produkcje, które dostępne są na głównych stronach darmowych stron z pornografią, to one są trochę takie na jedno kopyto. Wydaje mi się, że porno minionych epok, i tutaj też trochę zataczamy koło, czyli to, które było dystrybuowane na jeszcze kasetach wideo, było nieco bardziej, powiedzmy, kreatywne, eksplorowało naprawdę bardzo różne tematy związane z seksualnością, bardzo różne fantazje, niż to porno, które w głównym nurcie mamy teraz. Natomiast to jest to, o czym mówisz, że coraz więcej jest osób, wytwórni, które decydują się pokazywać tę różnorodność seksualnych ekspresji. I są wytwórnie, które są ukierunkowane na osoby, które nie wyglądają jak konwencjonalne aktorki czy konwencjonalni aktorzy porno, dlatego że zależy im na tym, żeby pokazywać, że świat seksu jest różnorodny, że ludzie o różnych fizycznościach, o różnych tożsamościach płciowych mogą przeżywać seks w sposób radosny i trochę one właśnie odwracają się od tego głównego nurtu, co też nie oznacza, że nie możemy mieć silnej preferencji, żeby oglądać porno, które przypomina to porno głównego nurtu. Bo to jest tak jak z filmami, prawda? Ktoś będzie lubił artystyczne kino i bardzo alternatywne produkcje, a komuś w zupełności wystarczy no właśnie taka mainstreamowa kinematografia i cóż, mamy do tego prawo. I co więcej, możemy być świadomymi konsumentami, którzy dostrzegają te, w cudzysłowie, zagrożenia, czy te jakieś nieprawidłowości, tak samo jak w kinie. Tak? Jeżeli ja idę sobie teraz na komedię romantyczną, to dlatego, że po prostu sprawia mi to frajdę, traktuję to jako rozrywkę, ale to nie oznacza, że całkowicie uwierzę w to, że ta historia jest realistyczna i chciałabym, żeby mi się przytrafiła. Czyli można z dystansem i tą właśnie świadomością nadal konsumować to po prostu rozrywkowo, ale wiedzieć, co nam to robi, prawda? Mhm. Tylko, że to też jest kwestia takiego dość dużego kapitału kulturowego i społecznego. Dlatego, że aby zdać sobie z tego sprawę, że to, co widzimy na ekranie, nie jest realnym życiem, potrzebujemy jakichś źródeł i jakichś wzorców, które nam powiedzą, halo, to jest tylko fantazja. I nie jesteśmy takimi dziećmi, które wierzą, że na przykład superbohaterowie istnieją i nie wiem, można skoczyć z iluś tam pięter, czy wbiegać wertykalnie na bardzo wysoki budynek, bo no właśnie,
tutaj myślę bardzo często jesteśmy w takiej dziwnej przestrzeni, że w pewnym momencie uświadamiamy sobie, okej, to w życiu nie jest możliwe, ale takiego punktu odniesienia w świecie seksu, w świecie seksualności niekoniecznie mamy. Powiedziałaś o dzieciach, to jest dosyć ważny aspekt. Czy jest sposób na to, żeby ochronić nasze dzieci, młodsze pokolenia przed tym, żeby nie trafiły w jakiś zły zaułek pornografii i żeby odkrywały ten świat w sposób świadomy, żeby właśnie budować im te wzorce i pokazywać im to okno właśnie na tą stronę życia w jakiś taki sposób mniej zaburzony czy toksyczny? Wiesz co, myślę, że w naszym pokoleniu to już jest dość widoczne, dlatego że osoby w naszym wieku zdają sobie sprawę z tego, że kontakt z materiałami pornograficznymi jest trochę nieunikniony, a więc rozmowy na temat tego typu treści i ich miejsca w życiu dorosłego człowieka mają miejsce. I jedna z reżyserek i producentek filmów pornograficznych, Erika Lust, zrobiła nawet taką stronę, inicjatywę, która nazywa się chyba The Porn Conversation, na której można znaleźć materiały, też w różnych językach, o tym, jak z poszczególnymi grupami wiekowymi dzieci rozmawiać o pornografii. I myślę, że to jest bardzo ważny zasób dla wielu osób, dlatego że ułatwia przeprowadzenie tych rozmów i też ułatwia, myślę, nasze odnalezienie się jako osób dorosłych w meandrach pornografii, bo tutaj też zanim zaczniemy taką rozmowę, musimy przyjrzeć się temu, co mówiłyśmy wcześniej, czyli naszym przekonaniom, czym pornografia jest, jakie jest jej miejsce w życiu i przekazać to dzieciom w sposób taki, żeby było to dla nich zrozumiałe i właśnie w ten sposób chyba bardziej chronić je przed tym negatywnym wpływem. Oczywiście to też nie jest zachęta do takiego heroizmu i takiego przekonania, że jeżeli dziecko obejrzy pornografię, bo ktoś mu ją pokaże, to my zawodzimy, że to my coś robimy źle, bo to też często się zdarza. Tylko właśnie bardziej chyba bardziej chodzi o podejście do tematu, że jest to coś nieuniknionego i jak my możemy się zaopiekować w kontekście tego, co się dzieje na świecie teraz i co jest teraz dostępne. Bardzo to jest ciekawe, ale też trudne, wydaje mi się, żeby nie próbować zawładnąć teraz tą nową rzeczywistością i tak jak powiedziałaś, właśnie w heroiczny sposób być idealnym rodzicem i opiekunem, bo nadal jesteśmy tylko jednym z aktorów, który ma wpływ na to, jak rozwijają się dzieci i młode pokolenia. No i to, co się dzieje, nie wiem, w szkole czy na podwórku, to jest trochę poza nami. Też wydaje mi się, że lepiej nam wszystkim wyjdzie taki duży wdech i luz względem tego, na co są wystawiane dzieci, bo my też oglądaliśmy się różnych głupot i jakoś wyrośliśmy na dorosłe osoby, które są w stanie rozdzielić, co nam posłużyło, a co nie. Oczywiście, czy jesteśmy, w zależności od tego, czy jesteśmy mniej lub bardziej, nie wiem, refleksyjni i świadomi. Bo to też się chyba wiąże z takim odarciem dzieciństwa z niewinności, bo myślę, że bardzo chcielibyśmy jako osoby dorosłe, aby dzieci pozostały niewinne, takie nieskażone, różnymi używkami i światem seksu, i seksualności. Sałaty. Jak najdłużej. Tylko musimy zadać sobie pytanie, czy w naszej rzeczywistości i czy kiedykolwiek na przestrzeni epok było to w ogóle możliwe. Bo jeżeli przypomnimy sobie nasze własne doświadczenia, my też pewnie oglądałyśmy materiały pornograficzne. Ja mogę mówić o sobie, że tak, oglądałam materiały pornograficzne. Być może dla niektórych osób to będzie młyn na wodę, bo gdzie mnie to zaprowadziło. Ale myślę, że na co dzień jestem mimo wszystko dość zrównoważoną osobą, która umiejętnie korzysta z rozrywki, jaką jest pornografia i jest bardzo funkcjonującą w społeczeństwie jednostką, która myślę, że też pozytywnie wpływa i ma taki pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Potwierdzam, ale w ogóle wydaje mi się, że byłoby lepiej, gdybyśmy po prostu o tym rozmawiali. Bo to też nie chodzi chyba o takie moralizowanie i teraz siadanie z dziećmi i co tydzień mówienie im o jakichś innych ważnych problemach tego świata, bo come on. Ale umieć po prostu
rozmawiać o swoich przeżyciach. Jak ja sobie myślę o różnych rzeczach, które mi się przytrafiły, jak byłam dzieckiem, które wydawały mi się jakieś straszne albo dziwne, albo ich nie rozumiałam, to chciałabym móc mieć przestrzeń albo dać przyszłym pokoleniom przestrzeń na to, że po prostu przyjść do swojego opiekuna i powiedzieć, ej, widziałam coś takiego mega obrzydliwego albo coś, co mnie przestraszyło, i żeby ta osoba umiała mi to wytłumaczyć nie w taki sposób, że no co ty, jakby nie oglądaj tego, to jest złe, albo dowiesz się, jak będziesz duży. Bo to chyba to ten zakazany owoc, i tutaj też myślę, że to pięknie się odnosi do pornografii, że właśnie przez to, że nie ma tej dyskusji publicznej i nie sądzę, żeby w wielu domach rozmawiało się na ten temat, to sprawia, że te materiały nas jeszcze bardziej kuszą, a my przez ten brak świadomości w tej swojej dziecięcej jakiejś tam, nie wiem, naiwności czy po prostu braku wiedzy, możemy trafić właśnie na coś, co, nie wiem, nam właśnie zrobi krzywdę, mniejszą lub większą, zamiast być pokierowanym w otwartej konwersacji, by eksplorować to jak każdy normalny człowiek. Bo to też się chyba osadza na tym, że nie tylko sfera seksualna, ale też każdy obszar życia był tym, o czym powiedziałaś, czyli dialogiem, niekończącym się dialogiem, opartym na zaufaniu, bo to nie jest tak, że usiądziemy raz, porozmawiamy o pornografii, otrzepiemy ręce i sprawa będzie załatwiona, tylko właśnie, czy my stwarzamy taką atmosferę zaufania do nas, kiedy na przykład właśnie ktoś zetknie się z takimi materiałami i ta młoda osoba powie, hej, dzisiaj widziałam, czy widziałem coś takiego, i budzi to we mnie takie skomplikowane odczucia, czy ja jako osoba dorosła będę miała przestrzeń, żeby się tym jakoś zająć? I myślę, że dzisiaj coraz częściej podchodzi się do tego w taki sposób bardzo, no właśnie, świadomy, zaangażowany, ale też na pewno zdarzają się takie sytuacje, gdy jako dorośli mierzymy się ze swoją nieporadnością i mierzymy się ze swoimi negatywnymi doświadczeniami czy negatywnymi przekonaniami, i z tego względu możemy reagować tak, że niekoniecznie będzie to sprzyjało budowaniu tego dialogu, natomiast nigdy nie jest za późno, żeby to w jakiś sposób zmienić. I wierzę, że my choćby poprzez nasze rozmawianie zachęcamy do tego dialogu. Mam taką po prostu moją naiwną, nie żartuję, mam prawdziwą nadzieję, która Ale z tego wiesz, płynie. To też jest kwestia powiedzenia dziecku i też pokazania się w takiej swojej, w takim swoim zagubieniu, jeżeli chodzi o konkretne treści, bo bardzo często ulegamy złudzeniu, że my musimy być zawsze takimi pewnymi, wszystko wiedzącymi dorosłymi, a jest jak najbardziej okej powiedzieć, że słuchaj, ja też mogę sobie z tym nie radzić, ja też nie wiem. Pozwól, że na przykład poszukam informacji i wrócimy do tego tematu. Ale to też wymaga od nas takiego zaakceptowania, że nie zawsze będziemy wiedzieć wszystko i czasami młode osoby w naszym życiu zaskoczą nas i no i będziemy musieli sobie z tym poradzić. Tak, ale tak myślę sobie nawet o czasach szkolnych, gdzie kiedy jakiś uczeń zadawał pytanie na zajęciach i nauczyciel nie znał odpowiedzi, to grupa myślała sobie, o, to jest zły nauczyciel, powinien wszystko wiedzieć, że nawet nie jesteśmy nauczeni, że to jest okej, że osoba ponad nami, nie wiem, wiekiem, hierarchią, może mieć jakieś, nie wiem, braki, nawet nie nazwałabym tego brakami, ale nie jest wszystko wiedząca, a jakbyśmy dali sobie wzajemne przyzwolenie na to, że się po prostu od siebie uczymy albo zachęcamy się do tego, żeby zgłębić wiedzę, to myślę, że to też by nam bardzo poluzowało napięcia i w relacjach, i w życiu, i my jako dorośli nie mielibyśmy takiego poczucia, że musimy cały czas udawać, że mamy wszystko pod kontrolą, kiedy tak naprawdę każdy z nas improwizuje. No bo po co to udawanie jest, prawda? To jest też po to, żeby utrzymać jakiś swój obraz, jakąś swoją wizję w oczach dziecka, w oczach tej małej osoby, ale musimy zastanowić się, na ile nam to sprzyja i w jakich sytuacjach ten obraz może runąć w gruzach i jak my będziemy to zbierać. Bardzo mi się podoba też strona, w jaką poszła nasza rozmowa. Niemniej jest jeszcze jeden aspekt, taki trochę czarno-biały właśnie, o który chciałabym się ciebie zapytać, wracając jeszcze do tych nierealistycznych wzorców, które mogły nam się stworzyć w głowie za pośrednictwem oglądania pornografii. Czyli przyzwolenie na korzystanie z porno właśnie przez kobiety versus przez mężczyzn. Mhm. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że
jak chłopcy oglądają porno i o tym rozmawiają, to jest normalne, machasz ręką i tak, o, to są chłopcy, ale u dziewczynek to tak bardziej nie przystoi. I druga warstwa, że komu ta konwencjonalna pornografia potencjalnie zrobiła gorzej? Facetom i ich wzorcom i przez to kobiety cierpią, czy kobietom i ich wzorcom, czy może obu? Jeżeli zrozumiałaś ten zawiły proces myślowy, to bardzo ci dziękuję. Zrozumiałam i zacznę od końca. Wszyscy cierpią. Tak. Dlatego, że jeżeli chodzi o tę konwencjonalną, łatwo dostępną pornografię, to rzeczywiście tam mamy zarówno kanony dotyczące wyglądu ciała, wyglądu genitaliów, czyli penisy muszą być duże, wulwy muszą być małe. To też, wiesz, tworzy takie nierealistyczne oczekiwania na temat tego, jak seks będzie wyglądał, na temat wydolności seksualnej człowieka. I tutaj właśnie znowu wracamy do tej kwestii umiejętności korzystania z mediów. Jeżeli wiemy, jak się kręci porno, to zdajemy sobie sprawę, a jednocześnie na przykład już mamy jakieś doświadczenie w sferze seksu, takiego życiowego, to wiemy, że penetracja nie trwa 20 czy 30 minut, bo to tak nie wygląda, tylko po prostu mamy dostęp do różnych nagrań z różnych kątów i tak dalej, i one są tak zmontowane, żeby to wyglądało w konkretny sposób. No i myślę, że to jest ważne, to jest istotne, jeżeli chodzi o naszą umiejętność korzystania z porno. I to, co powiedziałaś, czyli te różnice między płciami i to, jak poszczególne płci korzystają z porno, to ja myślę, że to się w ogóle rozlewa na taką ogólną fantazję na temat seksualności tak zwanej męskiej i kobiecej, że ta męska jest aktywna, a więc to jest normalne, że ona jest poszukująca i że w związku z tym mężczyźnie oglądanie porno i interesowanie się seksem jest potrzebne do tego, aby był skutecznym przewodnikiem w świecie seksu, aby on jakby tę drogę do przyjemności utorował, no bo tutaj w tej fantazji oczywiście poruszamy się w heteronormie, prawda? Tak. Natomiast kobieca rola była bardzo długo i myślę, że nadal jest przedstawiana jako taka bardziej pasywna, skryta, być może mało otwarta na swoją seksualność, a więc z jednej strony oglądanie pornografii przez kobiety jakoś tę wizję zaburza, bo pokazuje kobietę jako istotę aktywną, aktywnie poszukującą, zainteresowaną seksualnością, a z drugiej no właśnie też odbiera tę taką wizję, że ty jako kobieta będziesz nieskażona jakimiś przekonaniami. I tutaj znowu analogia do komedii romantycznych wjeżdża pięknie i gładko, bo mamy po prostu mansplaining i tych mężczyzn w pamiętniku Ryana Goslinga, który pokazuje, jak iść przez życie i jak w ogóle robić cokolwiek w tym, nie wiem, jeździć na rollercoasterze lub robić jakieś szalone rzeczy, bo kobieta tak to by siedziała i czekała, aż on do niej przyjdzie, no i pasuje idealnie. Czy to porno, czy to The Notebook, nie ma znaczenia, robi to samo. I tutaj od razu dodam, że jest całkowicie okej, jeżeli mamy taką wiedzę na swój temat i jest nam wygodniej, czy jest nam po prostu bardziej komfortowo być stroną podążającą, to jak najbardziej ja tego nie chcę nikomu odbierać. Tak, ale to też nie musi mieć płci. Dokładnie tak. I no właśnie, w stronę męską to też oczywiście działa. Ale jeżeli ja widzę siebie jako stronę aktywną i chcę taką pozostać, to tego rodzaju przekazy w pornografii rzeczywiście mogą jakoś to odbierać? Powiedziałaś o stronie pasywnej, aktywnej. Wcześniej mówiłyśmy o tym, że kiedy gadamy o swoich preferencjach, jeśli chodzi o filmy pornograficzne, to mogą one zupełnie odbiegać od tego, co lubi, co czuje nasz partner, ale też mogą odbiegać od tego, co my robimy w życiu codziennym w seksie. A to, co oglądamy, to też jest zupełnie inna rozmowa. Ale słuchaj, do czego piję? Jest zagadnienie, które u ciebie zobaczyłam, które bardzo chciałabym poznać i zgłębić. Myślę, że ono też w fajny sposób pokazuje, dlaczego nam się podobają różne rzeczy i dlaczego to jest okej, i dlaczego to nie znaczy, że nie wiem, raz oglądamy to, bo jest modne, albo robimy to, bo to nam powiedział nasz partner, tylko my mamy jakiś taki swój własny kompas. O co mi chodzi? Chodzi mi o osobowości seksualne. Bo myślę, że poznanie ich oczywiście może mieć mnóstwo różnych korzyści, ale
może też nam tłumaczyć, dlaczego coś nam się podoba, a komuś innemu nie. Więc jakbyś mogła nam powiedzieć, czym one są, z przyjemnością posłucham. Wiesz co, to jest ten system stworzony przez amerykańską coachkę, która się nazywa Jaya i on nazywa się Erotic Blueprint. Ja to tłumaczę jako erotyczną osobowość, dlatego że Jaya wyodrębniła takie cztery główne osobowości, cztery główne typy i są to typy seksualne, jest to typ zmysłowy, jest to typ energetyczny i jest to typ kinkowy, kinki. Właśnie zastanawiałam się, jakie jest tłumaczenie słowa kinki na polski, ale mamy kinkowy. Wiesz co, ja lubię to słowo, dlatego że w przeciwieństwie do tych tłumaczeń, które czasem się stosuje, na przykład perwersja, perwersyjny, aha, jest ono dużo mniej oceniające. Dla mnie brzmi zupełnie neutralniej. Nawet. Tak, neutralniej niż właśnie te kwestie perwersji, tak, bo od perwersji tylko krok do zaburzeń. Więc to jest taka kwestia. Ale też jest tutaj ta osobowość piąta, która łączy niektóre z nich. I tak, żeby najprościej opowiedzieć o charakterystyce każdej z nich i taki test, jeżeli jesteśmy osobami, które mówią po angielsku, można sobie zrobić za darmo i super, poznać swój seksualny blueprint. Jakby to przetłumaczyć, ślad seksualny, to nie brzmi dobrze. To jest, wiesz, jakaś taka architektura, coś tam, no nie wiem. Twoje tłumaczenie jest dla mnie super. Osobowość seksualna. Tak, no wiesz, przeszłam szkolenie, więc mogę się powymądrzać. Wydaje mi się, że czasami ten system jest na tyle użyteczny, że działa trochę właśnie jak horoskop, że pozwala się w tym odnaleźć i też poniekąd zrozumieć i nie tylko swoje preferencje i swoje upodobania, ale też upodobania drugiej osoby i nauczyć się, jak nawzajem nawigować te typy, te upodobania, jeżeli one się z pozoru wykluczają. No ale chyba przydałaby się charakterystyka każdego z tych typów, bo... Poproszę uprzejmie. Bo myślę, że to też jest użyteczne. Zaczęłam od typu seksualnego. Typ seksualny jest opisywany jako ten, który lubi szybko, krótko i na temat, czyli w seksie najważniejszy jest seks, najważniejszy jest orgazm i żeby wyglądało to w konkretny sposób. Czyli na przykład, żeby seks opierał się na stosunku seksualnym. Mhm. I takie osoby, jeżeli chodzi o pornografię, pewnie będą wybierać te produkcje głównego nurtu, bo one w ten sposób się po prostu prezentują. Typ zmysłowy to jest taki, o którym mówi się, że dla niego seks to superprodukcja, czyli że wszystkie zmysły muszą być zaopiekowane, że przestrzeń, w której uprawiamy seks, musi być piękna, że musi ładnie pachnieć i taką osobę, często żartuję na ten temat, może zniechęcić na przykład plama na pościeli niewiadomego pochodzenia i jakby wszystko się tutaj zamyka. Więc to jest właśnie to, że dla takiego typu wszystkie zmysły muszą być zaopiekowane i seks musi mieć super oprawę. Jeżeli chodzi o tryb energetyczny, to tutaj bardzo często wpisują się takie osoby, które decydują się na praktyki tantryczne, czyli takie, dla których seks jest takim doświadczeniem nie tylko fizycznym, ale też duchowym. Mhm. I tutaj mamy do czynienia na przykład z takimi sytuacjami, że ktoś może czerpać satysfakcję seksualną tylko patrząc na siebie, patrząc sobie w oczy. I też często opisuje się to tak, że dla tej osoby najbardziej satysfakcjonujący jest ten moment przed pocałunkiem. Czyli zbliżają się dwie twarze do siebie i jest ta taka elektryczność, tak, przepływająca między osobami. Tak, to napięcie. I to jest ważniejsze niż sam pocałunek, bo to jest bardzo satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o typ kinkowy, to jest ten typ, który najbardziej lubi igrać z tabu. I tutaj ważne jest zaznaczenie, że to jest nasze prywatne tabu. Jeżeli dla mnie prywatnym tabu jest seks analny i to jest dla mnie największe przekroczenie wszystkich barier, no to jest jakby mój kink. A dla niektórych osób może być to oczywiście cieszenie się dynamiką dominacji i uległości. Więc to nie jest takie bardzo, bardzo ograniczone, tylko to jest dość szerokie. No i dla tych osób, tam gdzie pojawiają się właśnie te przekroczenia tabu, badanie własnych granic, ich eksplorowanie, to daje im największą satysfakcję. I teraz mówimy też o typie, który jest typem mieszanym, czyli to jest taki, który może łączyć dwie lub trzy, czasami cztery, wiesz, to jest taki tryb zmiennokształtny osobowości.
i czerpać z każdej z nich. I to też nie jest tak, że najfajniej jest być tym, a źle jest być tym, bo to jest pozbawione elementu oceny. Natomiast to jest trochę tak jak z pięcioma językami miłości, tak, Chapmana. Właśnie, to chodzi mi to po głowie i miałam o to zapytać, czy to nie jest podobny koncept. Tak, to jest bardzo podobne, bo dzięki nim możemy zobaczyć, że na przykład w relacjach, czy w ogóle między ludźmi możemy mieć inaczej, każde z nas jest okej, okay, ale te rzeczy, które nas kręcą, mogą być komunikowane i możemy się uczyć tych swoich wzajemnych osobowości, tych swoich wzajemnych języków, żeby wspólnie tworzyć takie życie seksualne, które będzie przynosiło spełnienie każdej ze stron. No właśnie, bo zastanawiam się, jak to pogodzić. Czy my, jeżeli mamy zupełnie różne te style, czy typy, możemy na przykład trochę zmienić swój typ pod wpływem partnera, albo nadal czerpać satysfakcję ze zbliżenia, które jest zupełnie nie w naszym stylu, ale satysfakcjonuje partnera. Zastanawiam się, czy można się na przykład totalnie nie dopasować nigdy. Myślę, że można się nie dopasować, bo tutaj dość istotna jest taka seksualna elastyczność. I jesteśmy, jeżeli się komunikujemy, w stanie poznać swoje preferencje na tyle, żeby w zgodzie ze sobą uprawiać seks tak, zbliżać się do siebie tak, żeby każda ze stron była usatysfakcjonowana. Czy łączyć to? Można to łączyć jak najbardziej, tak długo, jak nie robimy tego wbrew sobie. Bo czasami myślę, że to jest też taka kwestia mało poruszana, jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną, że czasami największą satysfakcję znajdujemy w tym, że dana aktywność, choć dla nas jest neutralna, sprawia tak dużą rozkosz i tak dużą frajdę drugiej osobie, że te jej emocje, te jej odczucia są dla nas tak nagradzające, że naprawdę nie potrzeba nam czegoś więcej. Tylko oczywiście tutaj musimy pamiętać o wzajemności, że ta otwartość, ta wzajemność jest tutaj kluczowa, co nie oznacza oczywiście, że tutaj musi być symetrycznie, prawda? Tylko o to, żeby ten seks nas obie nagradzał. A czy ty masz dane albo obserwacje odnośnie tego, który typ jest na przykład najbardziej powszechny albo który jest najrzadszy? Nie mam, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Mhm. Myślę, że często stereotypowo myśli się, że ten tryb seksualny dotyczy mężczyzn, czyli krótko, prosto i na temat, a tryb zmysłowy, czyli ta superprodukcja, dotyczy kobiet, ale jest to, myślę, jeden ze szkodliwych stereotypów. Nic bardziej mylnego. Bo ja w swojej pracy spotkałam i kobiety, które są typem seksualnym, i spotkałam mężczyzn, którzy są typem zmysłowym. Więc to nie jest takie proste. A czy nasz typ może się na przykład zmieniać z wiekiem albo wraz z nowymi doświadczeniami życiowymi? Albo możemy odkrywać, że właśnie nam się wydawało, że jesteśmy jednym, a tak naprawdę jesteśmy drugim? Tak, bo seksualność płynie. Może być tak, że wiesz co, to jest tak jak na przykład z relacjami, że w jednej relacji romantycznej będziemy bardziej spokojnymi osobami, podczas gdy w innej będziemy bardziej nerwowymi, bo tutaj zawsze jest wzajemność, tutaj jest taka cyrkularność, że jedno oddziałuje na drugie i w związku z tym dzieje się coś absolutnie indywidualnego. Więc tak, wraz z nabywaniem doświadczeń, poznawaniem samych siebie, zyskiwaniem słownictwa, żeby opisać swoje doświadczenia, nasz typ może ulegać zmianie i to jest całkowicie okej. To jest trochę tak jak z inteligencją. Kiedyś sądziło się, że nasze IQ jest dane nam raz na zawsze, a okazuje się, że IQ zmienia nam się w czasie życia. I mózg można ćwiczyć, proszę Państwa. Tak, i seks też można ćwiczyć. Ale to jest super, że właśnie inny, czy też odpowiedni partner może nam aktywować jakby inny typ, który już jest w nas, ale nie byliśmy świadomi, że on tam drzemie. To też jest fascynujące. Tak, jakieś relacje, jakieś no właśnie doświadczenia, też te, które mamy indywidualnie, bo powiedzmy, że nagle zobaczymy albo film, albo jakiś materiał, albo przeczytamy coś i nagle coś tutaj, wiesz, te klocki się nam układają w taką kombinację, w taką zupełnie nową mozaikę, w której i dzięki której odkrywamy w swojej seksualności, w swoich preferencjach coś całkowicie nowego. Ja wiem, że
produkcje Goopa, czyli tej marki Gwyneth Paltrow, są mocno kontrowersyjne i są zdania bardzo podzielone, ale teraz nie będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast ja naprawdę polecam ten serial, który jest na Netflixie. To jest drugi serial właśnie Goopa, poświęcony przyjemności. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale mogę to podlinkować, bo rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem. On właśnie bierze pod lupę relacje kilku par i za pomocą różnych alternatywnych technik są jakby prowadzone przez taki proces seks coachingu i właśnie jeden z nich eksploruje te typy osobowości erotycznej i dlatego byłam bardzo ciekawa, żebyś mi o tym powiedziała, bo mega to do mnie przemówiło i nie zrobiłam tego quizu jeszcze, ale właśnie mi o tym przypomniałaś, bo wydaje mi się, że to jest bardzo taki praktyczny element układanki dla nas samych w relacji ze sobą i też w perspektywie mając relacje z innymi osobami, niezależnie od tego, czy jesteśmy teraz z kimś, czy nie. Bo to jest właśnie tak jak z tymi językami miłości. No po prostu im więcej wiemy o sobie, tym łatwiej nam jest się potem skomunikować z drugą osobą i chyba o to chodzi, nie? Żeby być bardziej samoświadomym i znać swoje preferencje, upodobania. Mhm. Tylko ja też bym przestrzegała przed tym, że tego rodzaju narzędzia, bo to są narzędzia, nie są ostateczną wyrocznią na temat tego, kim będziemy, czy w związku, czy w seksie, tylko są pewnym, no właśnie, znowu narzędziem, które ułatwi nam zrozumienie, przyjrzenie się pewnym schematom, które mamy, z pewnym doświadczeniom, czy wiedzy na własny temat. I myślę, że warto przyglądać im się z takiej perspektywy użyteczności, czyli dlaczego na tym etapie życia jest to dla mnie użyteczne i w czym mi to pomaga. Bo być może tak jak parom w tym serialu Netflixa to pomagało, nie wiem, wrócić do bliskości, lepiej się porozumiewać, lepiej się komunikować, no to jak najbardziej narzędzie działa. Natomiast jeżeli mamy takie wewnętrzne przekonanie, że nudne to, głupie, to pewnie nic w tym dla siebie nie znajdziemy. Dobrze to dodałaś. To było takie terapeutyczne wręcz i rozsądne. Skrzywienie zawodowe. Tak, bardzo dobrze. Powiedz mi na koniec, czy masz swoje ulubione źródła wiedzy, bym to tak nazwała, bo ja wierzę, że edukacja to podstawa w tych wszystkich tematach, o których rozmawiamy. Czy mogłabyś nas odesłać na jakieś platformy, które mają ciekawe materiały, albo tak jak wspomniałaś o tej stronie Lustry, tak? Gdzie polecasz oglądać filmy pornograficzne, którym ty ufasz i możesz powiedzieć, że tam raczej będą sprawdzone produkcje. Czy masz jakiś taki swój zestaw materiałów i adresów, do których mogłabyś nas odesłać? Wow. Wiesz co, ja myślę, że tutaj zapraszam, tak? Zapraszam do podcastu Nat i Seks na wielu platformach podcastowych i na YouTubie, ale tak teraz zastanawiam się, skąd ja głównie czerpię swoją wiedzę i ja jestem takim typem poszukującym. I dla mnie mnogość i znajomość mnogości perspektyw jest tutaj bardzo istotna, więc też myślę, że przeszkodą jest to, że ja głównie kształcę się w języku angielskim, więc to nie jest tak dostępne dla osób, które być może nie porozumiewają się w tym języku, ale... No myślę, że zrobienie tego testu, czyli tego testu o erotycznych blueprintach jest takim użytecznym adresem. Jeżeli chodzi o sprawy kinkowe i też z takiej perspektywy naukowej, moim ulubionym adresem jest amerykańskie stowarzyszenie TASHRA. I to jest akronim T-A-S-H-R-A. Tam są też bardzo ciekawe kursy i szkolenia właśnie na ten temat. Zastanawiam się jeszcze nad takim adresem, który łączy pornografię i edukację erotyczną, który nazywa się Sex School, czyli seks szkoła. I to są bardzo ciekawe materiały tworzone przez osoby, które tworzą pornografię, które występują w pornografii i ją produkują, ale z elementem edukacyjnym. Czyli na przykład oprócz tego, że pokazują konkretne akty, to jeszcze na przykład pokazują, jak do nich dochodzi, jak do nich prowadzi. Na przykład jeżeli ktoś chce uprawiać seks w trójkącie, to oni pokazują całą drogę, jaką się przechodzi do tego, żeby zorganizować trójkąt. Jak ktoś się chce całować, to pokazują, jak się całować. I myślę, że to jest takie wartościowe. Cóż jeszcze?
Myślę, że to są takie trzy moje główne adresy. Tak, ja też nie ukrywam, że cię zaskoczyłam tym pytaniem. Sama nie cierpię, jak mnie ktoś pyta choćby o trzy ulubione restauracje, więc uważam, że spisałaś się świetnie i że trzy adresy to jest dużo i myślę, że tam jest też bardzo wiele treści do eksplorowania na wiele godzin, dni, tygodni, a może na całe lata. Ale ja też zachęcam do czerpania wiedzy z różnych źródeł, nawet tych, a w szczególności tych, z którymi się nie zgadzamy na pierwszy rzut oka, dlatego właśnie, żeby poznać nowe perspektywy i dowiedzieć się, dlaczego ja się mogę z tym nie zgadzać, bo no właśnie są różne materiały i różne strony, inicjatywy antypornograficzne i ja lubię sobie tam pobuszować, żeby dowiedzieć się jakby jak myślą te osoby. Co jest dla nich ważne, jakie wartości tam się przewijają i jakie wątpliwości tam się pojawiają, żeby też lepiej zrozumieć ich postawy w codziennym życiu. Oj tak, to jest piękny wniosek, który nam wyszedł, a raczej tobie, na koniec, bo my często zamykamy się. Karolina, to jest tak jak w związku. Obydwie oddziałujemy na siebie i wspólnie tworzymy taki związek. Nie będę sobie umniejszać. Że my często się zamykamy na jakąś jedną narrację, która jest bliska nam i tak mocno się w tym zacietrzewiamy, jesteśmy anty ci drudzy, a im więcej prowadzę rozmów z ludźmi, którzy zajmują się psychologią i poruszamy różne tematy i psychologiczne i społeczne, to właśnie to poznawanie tej soczewki, nawet nam obcej i przeciwnej, jest bardzo, bardzo rozwojowe i też pozwala nam właśnie dążyć do dyskusji, do dialogu, a nie zamykać się tylko na naszą prawdę, no bo nie ma czegoś takiego jak jakaś obiektywna prawda. Prawda? Tylko prawda jest, każdy ma swoją. No, to chciałam powiedzieć. Tak, i myślę, że to jest właśnie istotne, żeby zobaczyć, jakie wartości stoją za nawet... jakie wartości stoją za przekonaniami, które nie są nasze, bo bardzo często one nie wynikają z jakichś negatywnych miejsc, czy z chęci zaszkodzenia obozowi przeciwnemu, ale na przykład polegają na lojalnościach, które mamy na przykład wobec naszej kultury, wobec naszej religii, wobec naszej wizji rodziny itd., itd. I one bardzo często pochodzą z dobrego miejsca, tylko że czasami opierają się na praktykach, które niekoniecznie ułatwiają pielęgnowanie tego dobrego miejsca, czyli na przykład na agresji słownej, czy no właśnie zakazach i tak dalej. Natalia, Nat, rozmowa z tobą to była czysta przyjemność. A że nasi słuchacze nie wiedzą, że na ekranie przez chwilę pojawił się twój pies, to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę lub też wielokropek. Ja ci bardzo dziękuję za tę godzinę wspólnej dyskusji. Nauczyłam się bardzo wiele i mam nadzieję, że, znaczy jestem pewna, że nasi słuchacze również, a wszystkich odsyłam do ciebie po zgłębianie tych wszelkich aspektów naszej seksualności. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i też była dla mnie bardzo dużą przyjemnością. Myślę, że masz taki wyjątkowy dar, że ludzie, a przynajmniej ja, komfortowo czują się rozmawiając z tobą i doświadczyłam tego właśnie na własnej skórze, także bardzo ci dziękuję za tę godzinę. To było bardzo miłe. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla was solówkę z moimi inspiracjami i możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Oprócz tego odsyłam was również na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie, możecie poczytać moje refleksje w formie postów i obserwować, co dzieje się u mnie w codziennych relacjach. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście i że słuchacie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!